Więc możemy otworzyć Słowo Boże na Ewangelii Jana, rozdział 11. Ewangelia Jana, rozdział 11. Dzisiaj wersy od 33 do 44. Są wersy, które przedstawiają wskrzeszenie Łazarza i taki jest też tytuł dzisiejszego kazania. Wersy od 33 do 44 w rozdziale 11. Brzmiał następująco. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. I rzekł, gdzie go położyliście? Rzekli do niego, Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi, patrz, jak go umiłował. A niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? Jezus znowu, rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego, Panie, już cuchnie, bo już czwarty dzień w grobie. Rzekł Jezus, czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus, zniósłszy oczy w górę, rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to, że względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Dziękujemy Panie za Twoje słowo. Niech mocno działa pośród nas dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Obserwując, w jaki sposób działają religijne zmysły ludzi, można było się domyśleć, że oryginalny, pierwotny, pierwszy cel wskrzeszenia Łazarza, jaki Bóg przewidział, nie zostanie przez ludzi po prostu dostrzeżony. Apostoł Jan nieraz wypowiedział się, że cuda Jezusa mają ściśle określony cel. Oczywiście chwałę Bożą, ale żeby ludzie uwierzyli przez to, że Jezus jest Chrystusem i żeby uwierzyli i przez to mieli życie wieczne. Więc patrząc na wydarzenie wskrzeszenia Łazarza, myśli ludzkie mają, powinny i muszą kierować się w kierunku Chrystusa. Widzisz wskrzeszenie Łazarza, to musisz widzieć przede wszystkim Chrystusa. Kto z was sądzi, że Jezus wskrzesił Łazarza, aby cała uwaga była zwrócona na Łazarza? Albo kto z was uważa, że sam Łazarz chciałby mieć większe zainteresowanie własną osobą aniżeli Jezus? Niestety do dnia dzisiejszego akcent ludzi na osobę i grup Łazarza są tak wielkie, że mało kto dzisiaj pamięta o Jezusie. Al-Ajzariya to miasto w Palestynie u stóp Góry Oliwnej, tradycyjnie identyfikowane jako starożytna Betania, z której pochodził Łazarz i jego siostry. W tym mieście znajduje się grota. Grota, która od wieków nazywa się grobem Łazarza. Jest to miejsce oczywiście kultu i czci, pielgrzymek, tysięcy, tysięcy ludzi co roku. Ludzie z całego świata zjeżdżają się do tego miejsca z istnie przekonaniem, że to jest miejsce, gdzie faktycznie Łazarz kiedyś był złożony w grobie i z którego to grobu wyszedł, gdy Jezus go wskrzesił. Są przekonani, że tak się sprawy mają, mimo że prawda jest taka, że nie ma bezpośrednich dowodów, które uzasadniałyby, że to jest faktycznie ta lokalizacja. Najwcześniejsze wzmianki, które mogą coś powiedzieć i mówią w zasadzie na temat tego, że to może być lokalizacja grobu Łazarza, pochodzą z IV wieku naszej ery. Więc ludzie pielgrzymowali, pielgrzymują i będą tam pewnie pielgrzymować z przekonaniem, że są w miejscu wyjątkowo świętym i tak naprawdę niesamowitym, ponieważ możliwe jest to, że kiedyś tam był złożony Łazarz. Takie przynajmniej mają założenie. Jednakże, jak powszechnie wiadomo, duchowość człowieka wyraża się w ten sposób, że im więcej religijności dookoła, tym mniej prawdziwej wiary, im więcej symbolizmu dookoła, tym mniej prawdziwej i istotnej wiary, im więcej artefaktów, kultu, miejsca, rzeczy, im więcej dewocjonaliów, tym po prostu jasnym jest, że jest tam mniej i bardzo mało realnej, prawdziwej wiary w Boga. Ludzkie skłonności
religijne dlatego właśnie uczyniły tą grotę w Al-Azariya miejscem czczonym jako oryginalny grób Łazarza i z biegiem lat ona była rozbudowywana, pogłębiana, aby umieścić tam kolejne galerie i kolejne artefakty, które ludzie faktycznie do dzisiaj po prostu czczą i którymi się delektują duchowo, że tak powiem. Przedziwne przekonanie ludzi i mnogość religijnych przedmiotów w tym rzekomym grobie Łazarza, jakbyście chcieli sobie na internecie kiedyś zobaczyć, daje ludziom przekonanie, że to jest autentyczny grób Łazarza i to jest miejsce wyjątkowo godne czci. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że nie ma nic w tym grobie, co mogłoby wskazywać ludziom Chrystusa. Wszystko kręci się wokół Łazarza. Od tamtego czasu, gdzieś powiedzmy IV wieku, albo może i wcześniej, gdzie ktoś uznał, że to może być to miejsce jako grób Łazarza, do dzisiaj ludzie jadą tam nie ze względu na Chrystusa, ale ze względu na Łazarza. Prawdziwi chrześcijanie, podejrzewam, są w stanie zachować balans duchowy i jadą tam, żeby zobaczyć miejsce, które wskazuje Łazarza, ale ostatecznie wiedzą, że to miejsce odnosi się do Chrystusa. Jezus miał wyraźny cel w tym, aby wskrzesić Łazarza w towarzystwie tłumów, które tam były. Chodziło o to, aby ludzie, którzy widzieli i wiedzieli, że jest tam człowiek w grocie od 4 dni i z pewnością jest martwy, żeby zobaczyli, że to, co się wydarzy teraz, że ten człowiek, który wyjdzie z grobu, to wszystko jest ewidentnie bezpośrednim działaniem i wolą Jezusa, że tak się po prostu stało. To wydarzenie, które dzisiaj jest przed nami, w fragmencie, który mamy przed nami, jest najpotężniejszą z manifestacji mocy Chrystusa podczas Jego służby. Najpotężniejszą i ostatnią już manifestacją Jego bóstwa i chwały i mocy. Wskrzeszenie Łazarza. Cielesna religijność człowieka z natury oczywiście jest kultywowaniem śmierci, więc ludzie wybiorą patrzenie na Łazarza i na jego grób. Ale prawdziwa duchowość jest duchowością życia, ponieważ pochodzi od Boga, więc wskazuje ona na Chrystusa i ludzie powinni patrzeć na Chrystusa. Niestety, dzisiaj, jak powiedziałem, nie tylko grób jest dostępny, ale i przeróżne miejsca na całym świecie, które pokazują ludziom nie Chrystusa, ale Łazarza. We Francji znajduje się katedra świętego Łazarza w Autun. Jest to świątynia katolicka. Powstała w roku 1120, gdzie według wzmianek w 1146 sprowadzono tam nic innego jak relikwie świętego Łazarza. Ludzie przynajmniej tak to nazywają, aby oczywiście oddawać im cześć i je adorować. Na Cyprze znajduje się prawosławna cerkiew świętego Łazarza w mieście Larnaka, wzniesiona w IX wieku. Według tradycji cypryjskiego kościoła prawosławnego budynek wznosi się bezpośrednio nad grobem Łazarza, który według tradycji i legendy po zmartwychwstaniu, po wskrzeszeniu przez Chrystusa miał następnie trafić na Cypr, gdzie był wieloletnim biskupem Kition, co jest dawno nazwą tego miejsca Larnaka. Więc w tej cerkwi oczywiście nie mogło zabraknąć czego? Relikwii Łazarza, które tam są, ludzie czczą je, mimo że tak naprawdę zostały znalezione dopiero po pożarze w tej cerkwi w 1970 roku, ale bez znaczenia, to tam jest. Ludzie jadą w różne miejsca świata, nie ze względu na Chrystusa, ale ze względu na Łazarza, czego sam Łazarz nigdy by nie chciał. Tak to niestety jest. Można sobie jedynie wyobrazić, jak bezmyślna i głupia i beznadziejna jest ta cielesna religijność każdego człowieka, która nie ma nic wspólnego z uwielbianiem Boga w duchu i prawdzie. Niestety tak to jest i nie bylibyśmy różni od tych ludzi, gdyby Pan nie zadziałał w nas Jego cudowną łaską. Więc nie ma co się nadymać, nie ma co się chełpić, bo nasza łaska jest łaską naszego Pana tak naprawdę. Więc oczywistym jest, że Jezus przez 3 lata pełnił służbę, aby wskazywać na siebie, nie na Łazarza, wskazywać przede wszystkim na to, że ludzie mają w Niego uwierzyć i skierować swoje serca ku Niemu. I dzisiejszy fragment tak naprawdę jest kolejnym fragmentem, który zadaje Ci pytanie, czy rozumiesz to, że Jezus jest Synem Bożym i czy wierzysz w Niego? Czy wierzysz, że jest Synem Bożym, przez którego jedynie możesz mieć odkupienie i przebaczenie grzechów? Jeżeli dzisiaj, po wygłoszeniu tego kazania, będziesz myślał więcej o Łazarzu niż o Jezusie, to znaczy, że a, albo ja źle głosiłem, b, albo ty źle słuchałeś, c, albo jedno i drugie. Oby żadne z tych się nie potwierdziło, żeby okazało się, że faktycznie po tym kazaniu będziemy wszyscy widzieć Chrystusa,
bo o to w tym chodzi tutaj. Więc ostatnio rozważaliśmy wersy 17-32 i ustaliliśmy sobie pokrótce, że Jezus w ogóle nie jest zaskoczony tym, że Łazarz umarł, nie jest zaskoczony tym, że Łazarz będzie w grobie 4 dni, nie zaskakuje go w ogóle cała ta sytuacja, bo przychodzi do Marty i Marii dokładnie wtedy, kiedy chciał przyjść, kiedy Łazarz 4 dni już w grobie leży. I przychodzi wtedy, kiedy nawet najwięksi niewierzący muszą przyjąć, że tak, to jest człowiek, który nie żyje. Stwierdzono jego zgon. Wielu Żydów z Jerozolimy przyszło, było powiedziane, aby pocieszać siostry, co może naprawdę oznaczać, że Łazarz był znaną osobą. Nie było mało tych Żydów. Zakładamy, że to musiało być kilkaset osób. Naprawdę to nie było kilkadziesiąt osób. To słowo wiele tutaj musi sugerować większy tłum. Z pewnością ktokolwiek przechodził przez Betanię wiedział, że chodzi o śmierć jakiejś osoby, ponieważ tłumy ludzi przyszły, aby opakiwać zmarłego i pocieszać siostry. Marta wybiega pierwsza do Jezusa, ubolewa, że nie przyszedł szybciej. Ma nadzieję, że gdyby przyszedł szybciej, to jednak jej brat by ciągle żył, więc ma pewne pretensje i prowadzi z Jezusem dyskusję. Jezus odpowiada Marcie w zasadzie to, co powinna usłyszeć: twój brat zmartwychwstanie. Marta nie rozumie tego bezpośrednio. Nie rozumie, że Jezus jej mówi, że ja mam zmartwychwstanie i żywot, kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. Ona odnosi to gdzieś do ostatecznego dnia, gdzie nastąpi zmartwychwstanie i nie widzi, że tutaj Jezus bezpośrednio mówi jej, że coś się wydarzy teraz i to będzie tak naprawdę wielkim źródłem jej radości i nadziei. Jezus nie zaprzecza oczywiście temu, co Marta mówi, że będzie zmartwychwstanie w dniu ostatecznym, bo to jest fakt, ale Marta musi zrozumieć, że tu jest duża bezpośredniość. Jeżeli Jezus coś mówi, to mówi, żeby się wydarzyło teraz, a nie w przyszłości. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie, i tak faktycznie będzie z Łazarzem. Marta składa wspaniałe wyznanie wiary w odpowiedzi na to, ale nie odpowiada Jezusowi na pytanie. Jezus się pyta, czy wierzysz, że ja jestem zmartwychwstaniem i żywotem. Ona odpowiada, wierzę, że ty jesteś Synem Bożym, że jesteś Chrystusem, ale nie odnosi się do tego, co Jezus mówił. Więc dlatego też musimy zakładać, że ona ciągle nie rozumie, co będzie miało zaraz miejsce. Tak, Panie, ja uwierzyłam, że ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Maria jest tymczasem w domu. Marta idzie do swojej siostry, chce, żeby siostra była pocieszona. Mówi, że nauczyciel cię woła. Maria przybiega do Jezusa, ale za nią idą też Żydzi, bo myślą, że ona idzie do grobu, a ona idzie do Jezusa. Jezus woła Marię, bo w domyśle przyjęliśmy, że chce, aby ona przyszła nie tylko po to, aby ją pocieszyć, lecz ponieważ wie, że za nią pójdą tłumy Żydów. A jak tłumy Żydów pójdą za nią, to będzie dokładnie ta sytuacja, jaką Jezus chce mieć. Mnóstwo naocznych świadków potężnej manifestacji Jego chwały i wskrzeszenia Łazarza. Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, było powiedziane, ale był na tym miejscu, gdzie spotkała go Marta. Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała go. Padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie był, bo umarł mój brat. Dokładnie te same słowa, co wynika z tego, że obie, i Marta i Maria, miały tą samą nadzieję, że brat faktycznie nie umrze, ponieważ Jezus przyjdzie szybciej. Ale dyskusji tam nie ma między Jezusem i Marią. Była tylko między Jezusem i Martą. Obie miały nadzieję. Co dalej? Dowiemy się teraz od naszego dzisiejszego fragmentu. Zaczynamy od wersu 33. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. Okoliczności znamy. Marta miała z Jezusem tę dyskusję, Maria nie miała. Maria przybiega do Jezusa z płaczem, wraz z nią Żydzi. Ostatecznie nie spodziewali się, że wylądują przy Jezusie. Myśleli, że idą w stronę grobu. Pamiętajcie, że Jezus jeszcze nie jest w Betanii. Maria była. I gdy wybiegła do Jezusa, wybiegła jakby poza Betanię, bo to była wioska. Żydzi przychodzą wraz z Marią do Jezusa. Mamy Martę, mamy Marię, mamy Żydów. Jezus, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się duchu i wzruszył. Te słowa są spisane dla tak zwanych denialistów, którzy zaprzeczają, że Jezus jest człowiekiem, ponieważ w tym fragmencie i w tym wersie mamy najpotężniejszą deklarację i najwspanialszy obraz bóstwa i człowieczeństwa Jezusa. Obie te rzeczywistości w jednym miejscu, w jednej sytuacji. Jezus jest Bogiem, ponieważ wskrzesi tutaj człowieka i jest człowiekiem, ponieważ potrafi czuć jak człowiek.
współczuć jak człowiek. Rozrzewnił się w duchu i wzruszył, jest tu powiedziane. Prawdziwa osoba naszego Pana Jezusa Chrystusa, jedna osoba według biblijnej prawdy, jedna osoba Jezusa Chrystusa w dwóch naturach, boskiej i ludzkiej. Nierozłączne są te natury, ani niezmieszane ze sobą, ale razem są w jednej osobie Jezusa Chrystusa. W pełni człowiek i w pełni Bóg. Prawie wszystkie polskie przekłady mówią, że Jezus był rozrzewniony. Ja w ogóle nie znam takiego słowa. Znam je tylko dlatego, ponieważ czytam Biblię, ale spoza Biblii nie wiem, skąd się wzięło to słowo rozrzewniony, dlatego musiałem się zająć studiowaniem tego, co tu jest powiedziane. Większość przekładów mówi rozrzewniony. Biblia Nowego Przymierza tłumaczy, że widząc jej łzy oraz łzy Żydów, którzy z nią przyszli, westchnął głęboko. Tymczasem greckie słowo embrimaomai, które podejrzewam i tak jest łatwiejsze od rozrzewnił, to jest słowo, które ma dużo do powiedzenia. Bardzo ciekawe słowo i musimy tutaj troszkę czasu spędzić, bo chciałbym, żebyśmy zrozumieli, co się z Jezusem tutaj stało, skoro się rozrzewnił. To jest grecki termin, który zobaczymy ponownie w 38 wersie. Ale oprócz tego widzimy go w innych miejscach. Dosłownie to samo słowo embrimaomai, dosłownie to samo słowo i teraz zobaczcie, jak ono jest tłumaczone w pozostałych fragmentach Nowego Testamentu, a jest ich tak naprawdę trzy, oprócz wersu 38 w tym rozdziale, który jest przed nami. W Mateusza 9,30 jest wers, który brzmi: i otworzyły się ich oczy, a Jezus przykazał im surowo, mówiąc: baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. Ten termin przykazał i surowo to jest właśnie to samo greckie słowo, które mamy tutaj w Jana jako rozrzewnił się. O co tu chodzi? Marka 1,43, a Jezus przygroziwszy mu zaraz go odprawił. To słowo przygroziwszy to jest dokładnie to samo greckie słowo. Marka 14,5, przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż 300 denarów i rozdać ubogim i szemrali przeciwko niej. Szemrali to jest to słowo. Dziwne, a jednak chodzi dokładnie o to jedno słowo embrimaomai, co ma wspólnego rozrzewnienie z wersu 33, który jest przed nami, z szemraniem, przygrożeniem, przykazaniem surowo komuś coś. Moglibyśmy przyjąć, zgodnie z komentarzem jednego z teologów reformowanych XVI wieku, Wolfganga Musculusa, moglibyśmy powiedzieć tak: w rozrzewnieniu Jezusa jest coś, czego nigdy w pełni nie zrozumiemy. Moglibyśmy tak powiedzieć i kontynuować, ale chyba nas to nie satysfakcjonuje, więc chcemy się dowiedzieć, przez co Jezus tutaj przechodził w tej sytuacji. To greckie słowo embrimaomai zawsze wiąże się z głębokimi uczuciami. Ktoś jest dotknięty wyjątkowo mocno, jeżeli chodzi o emocje i uczucia, i w jakiś sposób to słowo zawiera w sobie wzruszenie, wzburzenie, jakiegoś rodzaju gniew, jakiegoś rodzaju irytację. To wszystko jest w jednej chwili w osobie, która według Biblii Warszawskiej się rozrzewniła. Oznacza to więc bycie emocjonalnym, ale również zburzonym, rozgniewanym, pełnym cierpienia w duszy, wewnątrz człowieka. Jezus czuje to wszystko teraz, gdy widzi Marię, siostry, gdy widzi Żydów płaczących. On przez to właśnie przechodzi. To jest pewnego rodzaju głębokie poruszenie osoby. To jest nasz Pan. Oczywiście, czując w ten sposób, Jezus nie zgrzeszył. Nawet jeżeli mamy do czynienia z pewnego rodzaju wzburzeniem i gniewem, jak powiedzieli mężowie Boży dawnych czasów, jeżeli czysta woda w czystym naczyniu zostanie potrząśnięta, to mimo że jest zburzona, dalej jest czysta. Tak też jest z naszym Panem. On jest tutaj zburzony, on jest tutaj rozrzewniony, ale te emocje i uczucia nie są grzeszne. On przechodzi przez pewnego rodzaju emocje, ponieważ współczuje siostrom i Żydom, którzy płaczą. Tak ma się sprawa z naszym Panem. Więc to wyrażenie na pewno od zawsze sprawiało, jak się zapoznałem z tematem, trudności interpretacyjne wielu. Ale możemy przyjąć, że zastosowanie tego wyrażenia w Nowym Testamencie pokazuje nam ewidentnie mocne i głębokie uczucia. Osoba czuje coś wyjątkowo mocno. Jezus był poruszony wielkim smutkiem Marty, Marii i Żydów, którzy przyszli zobaczyć grób zmarłego przyjaciela. Jezus jest poruszony żalem rodziny Łazarza, bliskich Łazarza. Pamiętajmy, że ta fraza rozrzewni się w duchu nie dotyczy Ducha Świętego. W 38 wersie będzie tak naprawdę synonim całej frazy, gdzie jest jeszcze bardziej dobitnie pokazane, że to, co tutaj jest powiedziane, rozrzewni się w duchu, dotyczy po prostu ducha ludzkiego, nie Ducha
Świętego. Jezus nie rozrzewnił się w Duchu Świętym, ale we własnym duchu, sam w sobie, można by powiedzieć, rozrzewnił się w sobie. Był poruszony w swoim duchu ludzkim. Zatem mamy obraz Jezusa, który rozumie cierpienia człowieka. Mamy Jezusa, który potrafi współczuć człowiekowi. Przede wszystkim potrafi i rozumie ból swoich uczniów, Marty i Marii. I teraz tak, nikt nie zrozumie lepiej tego, przez co przechodzisz, niż Jezus. Osoba, która potrafi z tobą najbardziej współczuć, która najbardziej rozumie twój ból, która potrafi najbardziej cię wspierać w twoich doświadczeniach, jest osobą, której nie widzisz. Jezus. Nikt nie zrozumie lepiej, przez co przechodzisz. Psalm 56 ma jeden piękny wers spośród wszystkich pięknych wersów, który mówi: Tyś policzył dni mojej tułaczki, zebrałeś się łzy moje w bukłach swój. Cenne są łzy dzieci Bożych w oczach Boga. Tak cenne, że każdą jedną z nich można by powiedzieć, Bóg przechowuje i drogo sobie ceni. Nasz Pan taki jest. Nie jest obojętny wobec łez Marty, Marii i Żydów, ale solidaryzuje się z nimi w bólu i współczuje im szczerze, uczciwie i prawdziwie. Ciekawe, że czyni to, mimo że wiedział, że Łazarz umrze, mimo że wiedział, jak to będzie wszystko wyglądać, przychodzi tam i ciągle potrafi utożsamić się w bólu, jaki one mają. Taka jest natura nasza również jako ludzi, że w momencie, kiedy mamy do czynienia ze zgiełkiem, który jest spowodowany katastrofą lokalną, katastrofą krajową, światową, albo jakimkolwiek ciężkim doświadczeniem albo tragedią, potrafimy się zjednoczyć w słabości, która jest udziałem nas wszystkich, atmosfera, która przygłębia ludzi na ceremonii pogrzebowej, jakby nie było, oddziałuje na wszystkich, dlatego ludzie potrafią płakać w jednej smutnej sprawie, która jest przed nimi. Prawda jest taka, że chwila, gdy ktoś umiera, ktoś, kogo kochamy, mamy najwspanialszego pocieszyciela, który jest nasz Pan, który rozumie, przez co przechodzimy, ale co jest dodatkowo wspaniałe, to to, że mamy Kościół, ponieważ w chwili, gdy najbardziej będziemy tego potrzebować i będziemy przechodzić przez sytuację, gdzie zginie nam najbliższa osoba, to Kościół lokalny, który o ile jest zbudowany na biblijnych fundamentach, będzie tym, czego będziesz potrzebować najbardziej. To jest ten, który najbardziej będzie cię wspierał i okazywał tobie wsparcie, ponieważ tak czynił był po prostu Jezus. Wers 34, rzekł, gdzie go położyliście? Rzekli do niego, Panie, pójdź i zobacz. I teraz Jezus idzie zobaczyć. Marta i Maria idą z Jezusem w stronę grobu Łazarza. Skoro one idą, oczywistym jest, chociaż tego nie mamy w tekście, Żydzi również podążają za nimi do grobu. Teraz tak, czy jest możliwe, że Jezus nie wiedział, gdzie jest grób Łazarza? Przecież wiedział, że Łazarz choruje, wiedział, że Łazarz umrze, wiedział, kiedy będzie 4 dni od czasu, kiedy został złożony. Czy teraz nagle nie wie, gdzie Łazarz jest pochowany? Tak się składa, że czytam Biblię i jestem świadomy wersów, które są na przykład w Marka 13, 32. Dla tych, którzy do dzisiaj opornie nie chcą przyjąć bóstwa Jezusa, ten wers jest apogeum szczęścia, ponieważ on mówi, że o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Widzicie? I Syn czegoś nie wie, a więc Bogiem nie jest. Ukochany wers z Świadków Jehowy tutaj oczywiście. Trzymanie się tego wersu jako tego, który rzekomo pokazuje, że Jezus Bogiem nie jest, jest wyjątkowo amatorskim, płytkim, nieuczciwym studiowaniem Słowa Bożego, ponieważ, okej, ten wers tam jest, ale co z wersem z Jana 2,25, że Jezus nie potrzebował świadectwa o człowieku od nikogo, ponieważ wiedział, co jest człowieku i wiedział, tak jak Bóg wie. I co z tym wersem zrobimy? Więc trzymanie się jednego wersu kosztem drugiego to jest daremne. Jeżeli chcemy wiernie studiować Słowo, musimy przyjąć wszystko, co Słowo Boże mówi. A Słowo Boże mówi, że Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Raz mówi, że Jezus wie wszystko, raz mówi, że Jezus czegoś nie wie. I jedno i drugie przyjmujemy. Jeden wers nie jest ważniejszy od drugiego, ponieważ wszystkie są natchnione Słowem Bożym. Więc przyjmujemy wszystko, przyjmując, że Słowo również się nie gryzie, nie przeczy sobie. Więc prawdą jest, że Jezus jest w pełni Bogiem i że Jezus jest w pełni człowiekiem. Prawdą jest, że Jezus pewnych rzeczy, jak jego powtórne przyjście, w czasie, kiedy był na ziemi, nie wiedział. Dlaczego? Zgodnie z tym, co mówi Paweł w Filipian 2, Jezus
wyzbył się dobrowolnie pewnych rzeczy i nie korzystał z pełnych atrybutów Boga w czasie, kiedy był na ziemi, ponieważ tak po prostu chciał. Więc czuł zmęczenie oczywiście jako człowiek, są rzeczy, których nie wiedział. I któż jeszcze może zgłębić tą całą tajemnicę, która okazuje to, że Bóg stał się człowiekiem. To jest element wcielenia podczas służby Jezusa na ziemi, że była taka rzecz jak powtórne Jego przyjście, której wtedy, w tamtym momencie nie wiedział. Ale to nie przeczy w ogóle, że Jezus nie był Bogiem. To nie przeczy w ogóle temu, że Jezus jest Bogiem. To nam mówi wyraźnie, że Jezus jest Bogiem i że jest w pełni człowiekiem. Tutaj, z uwagi na wydźwięk całej sytuacji, zakładam, że Jezus nie pyta, gdzie jest grób Łazarza, gdzie go położyliście, dlatego, ponieważ nie wie. Ponieważ to, co widzę tutaj w tych wersach i poprzednich wersach, sugeruje mi, że Jezus wie wszystko na temat tej sytuacji. Jezus wie, że Łazarz choruje, że Łazarz umrze, jak wspomniałem. Dlatego moim zdaniem on nie pyta tutaj, żeby się dowiedzieć, gdzie go położyliście, ale pyta z tego samego powodu, dla którego Bóg w ogrodzie zapytał Adama, gdzie jesteś. Bo przecież Bóg nie pytał Adama, ponieważ nie wie, gdzie on jest, musi go znaleźć gdzieś, ale pytał Adama, gdzie jesteś, ponieważ miało to być wstępem do całej sytuacji. Jezus mówi, gdzie go położyliście, aby pokazać, gdzie położyliście tego, którego kocham, tak jak wy go kochacie. Pokażcie mi go. Chcę pójść tam, gdzie on jest, gdzie jest ten grób. Chcę pokazać im współczucie, chcę pokazać im wsparcie. Dlatego w ten sposób pyta. Rzekli do niego, panie, pójdź i zobacz. Co znaczy, że najprawdopodobniej najbliżej stojący ludzie przy Jezusie to powiedzieli. Niekoniecznie siostry. Tam było bardziej rodzajnik rzymski, tu jest ogólnie rodzajnik, liczba mnoga. Panie, pójdź i zobacz, rzekli do niego. Wers 35. I zapłakał Jezus. Najkrótszy wers w całej Biblii. I zapłakał Jezus. Jeżeli ktoś z was planuje uczenie się wersów na pamięć, można zacząć od tego. Ale w Biblii Nowego Przymierza jest jeszcze krócej, bo jest powiedziane, Jezus zapłakał, więc tam też można spróbować. Jezus zapłakał. Wyjątkowo piękny wers. Najkrótszy, ale wyjątkowo piękny z uwagi na słowo greckie, które tam jest użyte, które pokazuje nam rodzaj płaczu. Greckie bakruo oznacza oczywiście uronienie łez, ale przede wszystkim oznacza wybuch płaczu. Jezus wybuch płaczem. To nie było po prostu sentymentalne łzy. To była wielka gorycz. Nasz Pan niespodziewanie, nagle wybuch płaczem w obliczu setek Żydów, którzy tam są i w obliczu sióstr. Zgodnie z tym, co prorok Izajasz mówi w 53 rozdziale, to jest mąż boleści doświadczony w cierpieniu. Nie mógł ukryć tych łez. Wybuch płaczem. Dlaczego Jezus zapłakał? Jedni mówią, zapłakał na widok konsekwencji grzechu i śmierci. Drudzy mówią, zapłakał na widok niewiary Żydów. Trzeci mówią, że zapłakał na widok niedowierzania Marty i Marii. Czwarci mówią, że zapłakał z powodu smutku Łazarza, który wrócił do życia na grzesznym świecie. Inni mówią jednak, że Jezus zapłakał z powodu jego współczucia oraz cierpienia jego uczniów Marty i Marii, po to, aby ostatecznie dać niezniszczalny, nieśmiertelny dowód swojemu Kościołowi, że Chrystus współczuje z jego ludźmi. Ta ostatnia opcja najbardziej mnie przekonuje. Umiłowanie Marty i Marii było tak wielkie, że Jezus ubolewał z nimi, bo to były, jakby nie było, jego uczniowie. Jezusowi po prostu nie jest obojętna śmierć brata, oczywiście przyjaciela Jezusa, ale brata Marty i Marii. Generalizowanie, że Jezus zapłakał z uwagi na grzech, z uwagi na śmierć, to tam jest, taka opcja tam jest, taka interpretacja jest możliwa. Mnie nie przekonuje osobiście, że Jezus zdecydował się zapłakać z uwagi na wszechogarniającą rzeczywistość grzechu w życiu ludzkości i śmierci w życiu ludzkości. Dlaczego mnie to nie przekonuje? Dlatego, że Jezus przychodząc na świat żył tutaj kilkadziesiąt lat. Te ponad 30 lat tutaj żył. Nieraz widział grzech, nieraz widział śmierć. Dlaczego nagle miałby teraz zapłakać? I to nie jest po prostu zwykły płacz, to jest wybuch płaczu. Więc dlaczego miałby wybuchnąć płaczem nad czymś, co widział całe życie?
To mnie po prostu nie przekonuje. Co mnie bardziej przekonuje, to to, że zapłakał, ponieważ stoją przed nim siostry, które ubolewają, że ich brat i przyjaciel Jezusa nie żyje. I nie mają żadnej nadziei, że coś się teraz w tej sytuacji zmieni. Nie dajcie się jednak zwieść. Najważniejsze pytanie to nie jest, dlaczego Jezus zapłakał, ale najważniejsze jest to, że zapłakał. Nasz Pan potrafi płakać z płaczącymi. Nasz Pan potrafi współczuć. To, że jest Bogiem, nie oznacza, że jest jak greckie, fałszywe, nieistniejące bóstwa, które zawsze były obojętne w stosunku do ludzi i tego przez co przechodzą. Nasz Pan jest współczującym arcykapłanem i doskonale współczującym arcypasterzem. To, że Go nie widzimy, gdy przechodzimy przez ciężkie chwile, nie oznacza, że z nami nie współczuje, bo gdy stał się człowiekiem, nigdy już nie przestanie być człowiekiem i wstąpi do nieba jako w pełni Bóg i w pełni człowiek, aby zawsze stawiać się za tymi, którzy do Niego należą. Przykład Jezusa pokazuje nam tak naprawdę, że nie ma nic złego w płaczu. Nie ma nic złego w płaczu mężczyzn i chłopaków, jak to dzisiaj modne jest. Że chłopaki nie płaczą, że mężczyźni nie płaczą, to jest wymysł tego świata. Jezus zapłakał i prawdziwi mężowie Boży ukazani w Słowie Bożym płakali. I jak powiedzieliśmy sobie, że Bóg zbiera te łzy w swoim bukłaku, wiemy, że nie ma się co wstydzić i nie ma nic haniebnego w płaczu, szczególnie przed Bogiem, szczególnie w łonie Kościoła Chrystusowego. Więc tak oto specyficznie nasz Pan okazuje tutaj to, co czuje, gdy stoi przed grobem, gdy stoi przed siostrami i Żydami. Więc było to tak specyficzne, ten płacz był tak specyficzny, ten wybuch płaczu był tak może niespodziewany, że spowodowało to reakcję stojących obok Żydów, którzy mówią w 36 wersie, rzekli więc Żydzi, patrz jak go miłował. Biblia Nowego Przymierza, Żydzi zaczęli komentować, patrzcie jak go kochał. Jezus kocha swoich uczniów. Kocha swoich przyjaciół, jeżeli chcecie wiedzieć, jak bardzo ta sytuacja pokazuje. Nie jest mu obojętne to, że umarł Łazarz. Więc mamy tu czasownik miłować, oczywiście, a to powoduje, że ci, którzy zajmują się obserwowaniem greckiego tekstu, widzą tej czasownik phileo. Więc teraz pytanie dla tych, którzy chcieliby się bawić w tą dyskusję, czemu phileo, czemu nie agapao? Jak powiedziałem wam ostatnio, wyłożyłem wam argumenty, czemu nie. Moim zdaniem nie ma sensu tutaj dyskutować na temat tego, dlaczego Jezus jest tu powiedziane, patrzcie jak go phileo. To są synonimy używane naprzemiennie w tekście Słowa Bożego, które po prostu oznaczają kochać. Patrzcie, jak go kochał. Dla tych Żydów to jest fenomen. Bo oni widzą Jezusa jako rabiego, jako mistrza, jako tego nauczyciela, który nauczał w świątyni ustawicznie. A nie do pomyślenia jest, żeby którykolwiek z nauczycieli rabinów faryzejskich wybuchł płaczem z uwagi na swojego ucznia. Zaskakujące to dla nich jest, zdumiewające. Patrzcie, jak ten uczeń był umiłowany przez tego nauczyciela. Pamiętajcie, cała sytuacja jest bardzo publiczna. Setki Żydów dookoła, siostry, tłumy, obserwują całe wydarzenie, słowa i reakcje Jezusa. Wszystko jest komentowane, tak jak tutaj. Nawet im do głowy jednak nie przyjdzie, co się zaraz wydarzy. Nikt z nich tutaj nie ma pojęcia, co się zaraz wydarzy. Oni nie patrzą na to z perspektywy, jakiej my teraz to widzimy, że zaraz będzie odsłonięcie grobu i wskrzeszenie. Nawet siostry nie spodziewałem się tego, co się tu wydarzy. To są przynajmniej Żydzi, którzy obiektywnie dość patrzą na tą całą sytuację, bo mówią, patrzcie, jak go kochał i widzą, co się dzieje. To nie znaczy, że wierzą, raczej wszyscy tam byli niewierzący, ale obiektywnie na to patrzą. Ale są też Żydzi, którzy oczywiście nie patrzą obiektywnie. 37 wers. A niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? Teraz tak. Jeżeli ci Żydzi faktycznie, którzy tutaj coś mówią, wierzyli, że Jezus otworzył oczy ślepo narodzonego w 9 rozdziale, tak jak to widzieliśmy, bo głośna to sytuacja, wszyscy o niej wiedzą już. Jeżeli oni faktycznie wierzą, że Jezus jest Mesjaszem, ponieważ otworzył to oczy ślepo narodzonemu, nie mogliby powiedzieć tego, co tutaj mówią. Nie mogliby tego powiedzieć, bo tu jest po prostu ogromna doza sarkazmu i ironii. Kpiny z Jezusa. Więc zakładamy, że to są niewierzący. Nie wierzą w to, że Jezus otworzył oczy ślepo narodzonego i nie wierzą tutaj w to, że Jezus jest Mesjaszem. Jeżeli by wierzyli w to i wiedzieli, że Jezus faktycznie otworzył oczy ślepo narodzonego, zupełnie inaczej by się odnosili do tego, co się dzieje,
ponieważ, jak powiedziałem, to jest sarkazm, bo oni to co mówią, tak naprawdę mówią w ten sposób. Skoro stoi tu ten, który faktycznie otworzył oczy ślepego, którego nie znał, jakże to jest, że nie uleczył zwykłej choroby tego, który był jego przyjacielem? Skoro tak bardzo Łazarza kocha, że za nim płacze, czemu nie przyszedł go uzdrowić wcześniej i jednak mógł przywrócić wzrok tego, którego nie znał? Taka jest charakterystyka niewierzących, ustawiczne. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? I nie szukają odpowiedzi, aby uwierzyć, lecz żeby podtrzymać swoją niewiarę. Zatem mamy obiektywnych Żydów, niewierzących Żydów, kpiących Żydów przy grobie Łazarza. Wers 38. Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Dokładnie ten sam grecki czasownik, który mieliśmy przed chwilą w wersie 33. Jest tu powiedziane, że znowu rozrzewnił się w sobie, tam było w duchu, co podkreśla nam, że chodzi o Jego samego, nie o Ducha Świętego. Jezus ponownie wzburzył się w obliczu tych okoliczności i poszedł do grobu. Naprawdę, tak na marginesie już. Pytanie. Kto do kogo tutaj przyszedł? Jezus do martwego, czy martwy do Jezusa? Czy Jezus przyszedł tutaj do martwego, czy martwego przyniesiono do Jezusa? Wydaje się to oczywiste. Wstyd mówić, ale mamy w Polsce takiego człowieka, dość znanego, który nazywa siebie apostołem, mimo że nim nie jest. Który mówi, że głosi Słowo Boże, ale go nie głosi. Który mówi, że prowadzi ewangelizację podczas... Nie są to ewangelizacje, ponieważ dzielenie się świadectwem nawrócenia nie jest głoszenie Ewangelii. Może pomóc w jakiś sposób w głoszeniu Ewangelii, ale samo dzielenie się świadectwem nawrócenia nie jest głoszeniem Ewangelii Chrystusowej. Który z Bożym Słowem ma tyle wspólnego jedynie, że pozwala osobom na jego nabożeństwie, aby wyrywały kartki z tego słowa i deptały Biblię. Ten to człowiek w przypływie swojej arogancji i bezczelności wykrzywia obraz prawdziwego chrześcijaństwa biblijnego w Polsce, zwodząc ludzi niesamowicie, obiecując ludziom to, czego po prostu spełnić nie może. Mówiąc do nich, cytuję, jeśli masz w rodzinie jakiegoś trupa, przyprowadź go do nas, wskrzesimy go z martwych. Oczywiście, ten człowiek nie pamięta wezwania Jakuba z rozdziału 3, aby jednak pilnować swój język, aby ujarzmiać ten język. Ale przede wszystkim, co jest smutne, to, że kłamie ludziom w twarz, ponieważ oczywiście jest to technicznie i prawnie rzecz, można powiedzieć, niemożliwe w Polsce, żeby móc transportować zwłoki według swojego uznania. Ale nawet gdybyśmy przyjęli, że on potrafi to, co mówi, że potrafi, nawet gdybyśmy przyjęli, że w różny sposób potrafi wskrzeszać ludzi, czy naprawdę myślimy, że Bóg dałby moc wskrzeszania ludzi osobom ze złą teologią? Czy naprawdę myślimy, że Bóg uautentyczniłby siebie w oczach ludzi, dając możliwość wskrzeszania ludzi temu, kto nie tylko nie zna Słowa Bożego, ale przekręca Słowo Boże na hańbę Bożą? Oczywiście, że nie. Niestety takie sytuacje mają tu miejsce. A mówię tu w kontekście naszego Pana, który, jak widzimy, sam musiał przyjść z oczywistych powodów do zmarłego. Nikt go do niego nie przyprowadził. Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Sama pieczara musiała znajdować się poza Betanią, według żydowskiego zwyczaju, który nie pozwalał im grzebać umarłych pośród żywych. Samo dotknięcie albo bycie blisko osoby, która była martwa, i dotknięcie ciała to powodowało jej ceremonialną nieczystość, konieczność oczyszczenia się, kilkudniową konieczność oczyszczenia się. Więc przeważnie osoby były grzebane poza wioską, poza miejscem, gdzie było miasteczko, tak aby niekoniecznie mieć częsty kontakt z grobem martwego. Więc Jezus pochodzi do grobu jako ten, który zaraz publicznie zabije śmierć, można powiedzieć. Nigdy nikt nie mógł tego uczynić. 39 wers. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego, Panie, już cuchnie, bo już czwarty dzień w grobie. Teraz w ten sposób może powiem. Gdy skończyłem przygotowywać to kazanie, myślałem, pokrótce zobaczę, tak jest takie ciekawe słowo, rekonesans. Zobaczę może w sposób, jaki by to ujęto w gospodarczej branży. Zacznę od rekonesansu kazań
na temat wskrzeszenia Łazarza, żeby dowiedzieć się, co ludzie mają do powiedzenia w tej kwestii. Może gdzieś jestem w błędzie czy coś, ale zobaczę, co ludzie mogą wiedzieć na podstawie dostępnych materiałów, kazań, które mówią odnośnie wskrzeszenia Łazarza. Więc znalazłem parę kazań, które mówią o wskrzeszeniu Łazarza i zasłyszałem polskiego kaznodzieję, który powiedział odnośnie też tego wersu tutaj, całego fragmentu dotyczącego wskrzeszenia Łazarza, że to, co tu widzimy, już cuchnie, bo już czwarty dzień w grobie i ten fakt, że Jezus przyszedł do grobu, pokazują nam, że Jezus przychodzi do grobu twojego serca dzisiaj. Przychodzi do grobu twojego serca po to, aby zabrać z tego serca to, co cuchnie. I zabrać z twojego serca, On pragnie zabrać to, co cuchnie, pragnie zabrać to, co się rozkłada w twoim sercu. I tak, gdy zapoznałem się z jego aplikacją tego, co tu jest powiedziane w tym fragmencie, stwierdziłem, że jednak chyba zasadnym jest te kazania publikować, bo ludzie muszą dowiedzieć się, co faktycznie ten fragment mówi. Spójrzcie, to jest klasyczny błąd tego, co powiedziałem na początku, że wskrzeszenie Łazarza nie może skupiać uwagi na nas. To ma skupiać uwagę na Chrystusie. Więc ludzie, czytając ten wers, Panie, już suchnie, bo już czwarty dzień, nie mogą myśleć, że coś suchnie w moim sercu, bo Jezus przecież w czwartym wersie nie mówił do uczniów, ta choroba nie jest na śmierć, lecz po to, aby wyciągnąć z swojego serca wszystko, co się rozkłada. Nie! Ta choroba jest na chwałę Bożą, aby Syn był uwielbiony, więc tutaj, w tym fragmencie chodzi o Chrystusa, nie o nas. Mimo, że w jakiś sposób to, że my spojrzymy na Chrystusa, będzie się wiązać z ogromnym duchowym błogosławieństwem. Usuńcie ten kamień, jest to powiedziane, rzekł Jezus. J.C. Ryle powiedział, w tej sytuacji nasz Pan uczy nas, że nie możemy być bezczynni, bo chociaż nie możemy wskrzesić umarłych, to jednak możemy odsunąć kamień. Choć nie możemy przemienić wody w wino, to jednak możemy napełnić wstągwie wodą. On nie chce, żeby ludzie, którzy tam stoją, byli bezczynni. W tamtym czasie w Izraelu było kilka rodzajów grobów jaskiniowo-skalnych. Jaskinia była dobrym rozwiązaniem w ciepłym klimacie, bo zachowywała niską temperaturę dla ciała. Lecz kluczowym elementem był kamień, który leżał tutaj u wejścia. Przy grobie Jezusa oczywiście też był wielki kamień i tutaj też jest kamień i sama idea, aby mieć kamień, jest słuszna z kilku co najmniej powodów. Przede wszystkim nie pozwalała zwierzętom, aby dostać się do ciała. Po drugie, utrudniała dostęp osobom, które ewentualnie miały nadzieję coś ukraść, bo może myślały, że w grobie znajdzie się coś cennego oprócz ciała. A po trzecie, ograniczało niesamowicie wydobywanie się odoru zmarłego. Więc sama idea kamienia jest słuszna i konieczna. I to właśnie widzimy w 39 wersie, gdy Marta reaguje na słowa Jezusa, aby usunąć kamień. Rzekła mu Marta, Panie, już cuchnie, bo już czwarty dzień w grobie, nie odsuwajmy tego kamienia, zostawmy to, bo będzie tutaj cyrk zaraz. Więc wniosek jest logiczny dla niej. Ale czwarty dzień po śmierci, czwarty dzień rozkładu ciała Łazarza, odór nadchodził szybko i intensywnie, ponieważ Żydzi nie balsamowali ciał tak, jak to czynili Egipcjanie. Oni oczywiście owinęli ciało chustami, osobno twarz chustą, owinęli ręce, owinęli nogi, po czym albo posypali pewne przyprawy, albo polali, pokropili, albo nasmarowali trochę olejkiem różnego rodzaju po to, aby zmniejszyć jednak wydobywanie się tego odoru. Ale on tam był. 4 dni rozkładu ciała w tamtych warunkach oznacza naprawdę duży rozkład. Naprawdę duży. Nie chcę się dodawać szczegóły. Trochę poczytałem na ten temat, ale nie ma sensu, bo jest to naprawdę obrzydliwe. Jest to część naszej egzystencji tu, ale wydobywana się zielona wydzielina i tak dalej. To tam już było w 4 dniu. Obrzydliwy zapach. Więc spójrzcie, ten 39 wers pokazuje nam, że Marta nie pamięta tego, co Jezus powiedział. Ona nawet nie rozumie tego, co Jezus jej powiedział. Ona chce zostawić ten kamień tam. Ciekawe. Jezus powiedział, jest zmartwychwstanie, brat twój. Ona wyznała, że Jezus jest Chrystusem, ale jak ostatnio mówiłem, nie wierzyła w to. Do tej pory uczniowie pewnie też nie pamiętają, że Jezus powiedział, że idę zbudzić Łazarza ze snu. Marta wskazuje grób Jezusowi, ale nie pamięta, że Jezus powiedział, że zmartwychwstanie, brat twój. Nawet nie domyśla się, dlaczego Jezus chce usunąć ten kamień. Niektórzy mówią, że Jezus chciał po raz ostatni spojrzeć na swojego przyjaciela w grobie. Nie, bo Żydzi nie mogli być blisko ciał zmarłych, nie mogli dotykać ciała, więc pewnie tak nie było. Ale jej myśl jest jedna. Jeśli odsuniemy kamień, wydobędzie się odór. Skoro tak, to Jezus widzi potrzebę, aby Marcie coś powiedzieć. Wers 40. Rzekł jej Jezus,
Czyś ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Jezus powiedział Marcie, to co widzieliśmy w wersie 25-26, najpierw w wersie 23, zmartwychwstanie brat twój, a później w wersach 25-26, ja mnie zmartwychwstanie żywe, kto w mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. To jej powiedział. Następnie zadał jej pytanie, czy w to wierzysz? Że jestem zmartwychwstaniem żywotem. Ale jeszcze wcześniej tak naprawdę Marta coś od Jezusa usłyszała. Do czego Jezus tutaj się odnosi? Wiecie gdzie? W 4 wersie. Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. To było powiedziane bezpośrednio do gońca, który miał zanieść przesłanie Marcie i Marii. One to słyszały od tego gońca. Dlatego Jezus tutaj mówi w 40 wersie. Nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Do tego właśnie Jezus wraca. Jeśli uwierzysz. Marta musi uwierzyć, że to, co się zaraz wydarzy, to chwała Boża, która zostanie objawiona Żydom, jej siostrze, ponieważ śmierć zostanie pokonana przez tego, który jest życiem. Ona musi to uwierzyć. Marta, pomyślcie tylko. Marta, załóżmy, że bardzo chce uwierzyć, nie może odeprzeć tego obrazu, jaki ma, rozkładającego się ciała. Dlaczego? Ponieważ czuje to ciało. Ten odór tam jest. 4 dni w grobie, ona ma wizję obrazu ciała rozkładającego się bardziej niż wizję Chrystusa teraz w tej chwili i nie ma ją za co winić tak naprawdę. Więc to jej trochę przeszkadza w tym, aby zawierzyć albo i rozumieć słowa Jezusa. W czasie, gdy krzątała się, gdy Jezus odwiedził ją 3 miesiące wcześniej, dała się odwieść od słuchania Słowa Bożego. Teraz daje się odwieść trochę od wiary, ponieważ jest przejęta tym, że widzi rozkładające się ciało swojego brata. Wie, co tam jest po 4 dniach. J.C. Ryle komentuje ten wers tak. Jakże skłonna jest nasza wiara, by się załamać i zachwiać w momencie próby i doświadczenia. Z drugiej strony, jakże łatwo nam mówić o wierze w czasie, gdy mamy dostatek i zdrowie. Niestety łatwo jest mówić o wierze, a trudno ją praktykować w czasie, gdy doświadczenia przychodzą. Gdy nadeszła ciemność i nie ma słońca, księżyca i gwiazd nie widać. Prawda? Tak po prostu jest. Więc możemy się dziwić Marcie, ale ona wie i czuje, co się dzieje po 4 dniach. Wers 41. Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus zniósł oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. Powtórzę, co mamy w tym tekście, to jest super ważne. Musicie pamiętać o okolicznościach. Setki Żydów dookoła. Setki naocznych świadków. Siostry, Łazarz nie żyje. Oni odsuwają kamień. Jezus stoi przed grobem, przed otwartym grobem, więc mają już naprawdę co czuć. 4 dni w grobie oznacza, że jest już duży rozkład. Ale mówiłem wam pokrótce tylko ostatnio, zapowiedziałem, że może uda nam się zrozumieć, dlaczego 4 dni. I ciekawe jest to, że wybitny teolog i hebraista XVII wieku John Lightfoot powiedział, że istniała pewna tradycja pośród Żydów w tamtym czasie. Mówiła ona, że duch zmarłej osoby unosi się wokół grobowca tej osoby przez kilka pierwszych dni po śmierci, obserwując, czy może wrócić do ciała zmarłego. Jeśli widzi, że wygląd twarzy zmarłego się zmienił, to pozostawia to ciało i odlatuje albo znika. I Żydzi, którzy trzymali się tej tradycji, brali pod uwagę jedynie 3 pierwsze dni. Dlaczego? Ponieważ ich zdaniem pierwsze dni po śmierci człowieka to są dni, kiedy to ich zdaniem duch mógł jeszcze zechcieć wejść, wrócić do ciała, ponieważ w 4 dniu naturalnie rzecz biorąc i siłą rzeczy oblicze ulega zmianie. Jeżeli w Betanii byli Żydzi przekonani o tej tradycji, wskrzeszenie Łazarza przez Jezusa mogło nie być dla nich tak spektakularne albo i godne wiary. Dlatego 4 dzień w zasadzie kończył wszelkie spekulacje, ten człowiek jest martwy. I o to Jezusowi chodziło. Ale druga część wersu 41 mówi, że Jezus wzniósł oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Jezus modli się przed otwartym grobem, podnosząc oczy do góry, modląc się do swojego Ojca. Wszyscy mogą usłyszeć tę modlitwę, którzy tam są, bo jak mówiliśmy, obserwują, komentują, patrzą, co Jezus robi. Jezus chce, żeby oni usłyszeli tę modlitwę.
I podczas gdy Żydzi spodziewają się, że Jezus w tej modlitwie będzie prosił Boga o coś, on tak naprawdę dziękuje Bogu za coś. Jezus nieraz powiedział publicznie, że przyszedł pełnić nie wolę swoją, ale tego, który go posłał. Zatem musimy przyjąć, że dla Jezusa wszystko, co czyni, zawsze musi być spójne z wolą i planem Ojca. I chcę, żeby Żydzi teraz to usłyszeli, że on modli się, aby podkreślić jeszcze raz, że nigdy nie robi czegoś, co wykracza albo jest sprzeczne z planem i wolą swojego Ojca. Skoro Ojciec ma wolę i plan, Jezus nie chce w żadnej mierze wykroczyć poza to. To ma znaczenie. Pytanie brzmi, w jakiej sprawie Jezus teraz prosi? Bo jeśli myślicie, że prosi o to, aby Ojciec wskrzesił Łazarza, to jesteście w błędzie. Jeśli myślicie, że prosi Ojca o to, aby dał Jezusowi moc, żeby wskrzesił Łazarza, to też jesteście w błędzie. Jezus wskrzesił córkę Jaira, bo chciał. Jezus wskrzesił młodzieńca z Nain, bo chciał. I Jezus wskrzesi teraz Łazarza, bo chce. I nie potrzebuje do tego mocy Ojca, ponieważ jest co? Zmartwychwstaniem i żywotem. Jezus tu nie będzie mówił w stylu: Ojcze, proszę, abyś wskrzesił Łazarza, dziękuję Ci, że Ty wskrzesiłeś Łazarza. Jezus po prostu to zrobi, bo jest Bogiem, bo może to zrobić, bo chce to zrobić i nie jest w żaden sposób ograniczony. Więc o co tak naprawdę Jezus tutaj prosi i o co w zasadzie, za co w zasadzie dziękuję? Musimy pamiętać o tym, co powiedział w 5 rozdziale, 21 wersie. Albowiem jak Ojciec zbudza z martwych i ożywia, tak i co? I Syn ożywia tych, których chce. Zatem w jakiej sprawie Jezus prosił i w jakiej sprawie Jezus dziękuje? Bo mówi: dziękuję, że mnie wysłuchałeś, Ojcze. Tak naprawdę Jezus dziękuje, że Ojciec wysłuchał w sprawie zamanifestowania chwały Jezusa pośród tych tłumów, która ma się teraz publicznie okazać. Widzimy to wyraźnie w dalszej części modlitwy Jezusa w wersie 42. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Więc Jezus nie musiał modlić się do Ojca, nie musiał publicznie modlić się do Ojca, ale zrobił to, jak to mówi, ze względu na lud stojący wokoło. Po co? Dla tego samego powodu, dla którego cała Ewangelia Jana jest pisana. Aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał, że ja jestem Chrystusem, któregoś Ty posłał. Cała Ewangelia Jana po to jest spisana. W momencie, gdy, to jest kluczowe, w momencie, gdy Jezus ma właśnie dokonać swojego ostatecznego cudu, największej manifestacji spośród wszystkich, jakie dokonał przez ponad 3 lata. W tym momencie Jezus modli się, aby wszyscy usłyszeli to, co jest prawdą, że Ojciec zawsze wysłuchuje Syna, albowiem Syn zawsze czyni wszystko, co jest Ojcu miłe. Jezus jest oczywiście dla nas niedoścignionym przykładem tego, że w modlitwie nie możemy zapominać o dziękczynieniu. Bóg wysłuchuje, więc powinniśmy za to podziękować. Dziękuję, żeś mnie wysłuchał. Jezus uczy nas dobrej praktyki. Ale w czym wysłuchał? W tym, aby chwała Boga w osobie Jezusa Chrystusa mogła w tak potężny sposób objawić się tym tłumom bez ingerencji w doskonały plan Boga. Pamiętajcie, że Ojciec ma wyznaczoną doskonałą godzinę dla Syna. Dlaczego Syn ma zginąć i kiedy i jak Syn ma zginąć? Jezus modli się, aby dane mu było od Ojca zamanifestować swoją chwałę pośród mnóstwa naocznych świadków po to, aby Ojciec odebrał chwałę, jak powiedział w 4 wersie, i Syn był uwielbiony. Ale pamiętajcie, że gdy to się zrealizuje, istnieje zagrożenie albo ryzyko, że ponieważ tyle osób widzi ewidentne działanie Boga, Bóg prawdziwie wstąpił tutaj pośród nich, to może to spowodować albo opóźnienie planu Bożego, czyli opóźnienie w ukrzyżowaniu Jezusa, albo zdruzgotanie tego planu w jakiejś części, udaremnienie tego planu. I dlatego Jezus prosi Ojca, aby dane mu było zrealizować tak potężną manifestację bez zmiany w jakiejkolwiek części planu Ojca, żeby to nie naruszyło doskonałej woli Ojca w stosunku do Syna i Jego misji na świecie. Dziękuję, żeś mnie wysłuchał w tej sprawie, Ojcze, i pozwolisz mi uwielbić Twoje imię przez wskrzeszenie Łazarza w tej chwili. Dziękuję, żeś to zrobił i nic z tych rzeczy, które teraz się wydarzy, nie zmieni i tak tego, co postanowiłeś wobec mnie przed założeniem świata. O to tu chodzi. Ja wiem, że ludzie przeważnie interpretowali to w stylu, że on modli się, żeby Ojciec dał mu moc, wtedy ten wskrzesi Łazarza i będzie super. Nie. Nie o to tu chodzi. Wers 43. A gdy to rzekł,
zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. Zawołał donośnym głosem, aby wszyscy usłyszeli, że to, co się zaraz wydarzy i to, co ujrzą, jest bezpośrednim wynikiem tego, że Jezus zawołał. Oni musieli to usłyszeć donośnym głosem. Faktycznie można by przyjąć, że krzyknął: Łazarzu, wyjdź. Maria, Marta, setki Żydów tutaj, jestem przekonany o tych setkach, tu nie chodzi o kilkadziesiąt osób. Na ile widzimy słowo wielu w Biblii, tam naprawdę są tłumy. Jak w szóstym rozdziale widzieliśmy, wielu poszło za Jezusem, tam były tłumy, gdzie nastąpiło rozmnożenie chleba. Więc słyszą to i słyszą dwa słowa: imię i czasownik, i tak naprawdę to jest nakaz. Łazarzu, wyjdź. Jezus wzbudza człowieka mocą swojego słowa. Jezus nakazuje zmarłemu, aby ożył i wyszedł z grobu. Mózg, serce i inne części ciała były już dawno rozkładane przez bakterie w ciele człowieka. Jezus uzdrawia do doskonałości wręcz ciało Łazarza w tym momencie, kiedy powiedział: Łazarzu, wyjdź, i przywraca go do życia. Jezus przywraca ducha Łazarza do jego ciała i nakazuje mu wyjść z grobu. Mimo że ciało było po znacznym rozkładzie już. Niektórzy mówią tutaj, że Jezus musiał powiedzieć imię Łazarz, bo gdyby nie powiedział imię, to ponieważ autorytet i moc tego słowa były tak wielkie, to wszyscy powstaliby z grobów, jak w dniu ostatecznym. Jak gdyby Jezus nie miał kontroli nad swoimi intencjami i nad swoją mocą. Bez przesady. Jezus wiedział, co robi. Łazarzu, wyjdź. Nie mówi: Łazarzu, w imieniu mojego ojca wyjdź. Mówi: wyjdź, ja ci mówię, jako zmartwychwstanie i żywot, wyjdź. 44 wers. I wyszedł. Uwielbiam to. I wyszedł. Umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich: Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. I wyszedł. I wyszedł. On naprawdę wyszedł. Pamiętacie rozdział wcześniej? Przechadzał się Jezus w świątyni w przysionku Salomona. Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli: jak długo trzymasz nas, będziesz na pięciu, czy jesteś Chrystusem? Powiedz nam wyraźnie. Nie będzie bardziej wyraźnej sytuacji i dowodu na to, że Jezus jest Chrystusem. Wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Nie będę wnikał w to, w co ludzie wnikają. Dlaczego wyszedł, jak się czuł i co myślał, jak to było wrócić z powrotem do życia. Nie ma sensu spekulować, bo się nie dowiemy, bo słowo nie chce nam tego powiedzieć. Co wiemy, to to, że nie było mu łatwo chodzić, gdyż miał nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta. Więc co się dzieje? Ludzie mają, niekiedy były komentarze, które czytałem, że ludzie, nawet tacy wybitni teologowie reformowani, mieli przekonanie, że Łazarz tak jakby lawirował i wyszedł z jaskini, unosząc się nad ziemią, ponieważ był cały opasany. Ale nie to ten tekst mówi. On wyszedł z trudnościami, ale wyszedł, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. I rzekł do nich: Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Jezus nakazuje rozwiązać Łazarza, oczywiście, aby czuł się swobodnie, lecz przede wszystkim też po to, aby ludzie zobaczyli, że ten człowiek to jest Łazarz faktycznie. Tu nie ma żadnej, że tak powiem, ściemy. Bo tak jak wcześniej pytał się o to, gdzie go położyliście, to też mogło pokazać ludziom, że tu nie ma żadnej sceny, która jest spreparowana. Jezus tutaj nie próbuje grać, zrobić sceny, że on jest Mesjaszem, ponieważ sprowokuje wyjście z grobu, jakoby ktoś był martwy. Chce wiedzieć, gdzie jest ten grób. To nie on ustalał lokalizację. Tak i tutaj sami rozwiążcie i zobaczcie, że to jest Łazarz. Ten, którego sami uznaliście za martwego. I pozwólcie mu odejść. Pozwólcie mu odejść. Ostatnia rzecz, jaką Jezus chciał dla Łazarza, to po wskrzeszeniu być rozpytywany przez tłumy Żydów, jak było. Dlatego pozwolił mu odejść.
I na tym zakończymy dzisiaj. Nie będę więcej podsumowywał, bo ponieważ komentarz do tego fragmentu znajduje się w następnych wersach i ostatnich wersach rozdziału 11. Do tego przejdziemy kolejnym razem. Widzimy jednak, że nasz Pan prawdziwie jest co? Zmartwychwstaniem i żywotem. On wyszedł. On faktycznie wyszedł z tego grobu. Kto wierzy w Niego, w Jezusa Chrystusa, choćby i umarł, żyć będzie. Powstańmy do modlitwy. Panie, dziękuję za Twoje słowo. Dziękuję Ci za wielką nadzieję, jaką dajesz nam Ty sam. Proszę, aby to słowo kierowało nasze myśli nie w stronę Łazarza, ale w stronę Ciebie samego, któryś jest zmartwychwstaniem i żywotem. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.